Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil, no i cóż, zapraszam was na mój mały filmik odwykowy z najlepszej gry w historii dziejów, dlaczego tutaj nic nie mam? Otóż coś, co ja uwielbiam, czyli Black Ops 2, która to już część, chyba szósta część Call of Duty, jeśli się nie mylę. Black Opsa 1 nie znosiłem, przeszedłem kampanię na PS3, sprzedałem po tygodniu, jeszcze na tym dodatek zarobiłem jakimś cudem, kupiłem taniej, sprzedałem drożej. Za to Black Ops 2, cud, miód, malinka, najlepsza gra, jaka istnieje. Oczywiście już tam klawiatury się robią czerwone, bo piszecie: Emil, czyś ty zwariował, co ty mówisz, a dlaczego nie jest C2? Posłuchajcie, co mówię do końca. Otóż najlepsza gra dla relaksu. Jeżeli chcecie casualowo spędzić czas i odpocząć, zrelaksować się, niczym się nie przejmując, wielkim, Boże jedyny, to instalujecie to i spadacie i się zabijacie. Tak jak w tym momencie było, można było zobaczyć, jak ja teraz to zrobiłem, ale ogólnie mówiąc, o to chodzi. Nie trzeba trenować. Bouncing Betty mnie zabiło. Nie trzeba trenować, nie trzeba się niczym martwić. Można przegrywać maksymalnie, jak tylko się da, żeby potem wygrać. A to mój. Tu jest. Żeby potem wygrać całe spotkanie. No kurde, za szybko nożem grzmotnąłem. No trudno się mówi. To nie jest, to jest jedna z nielicznych gier, które nie sprawiają, że się denerwuję, jak przegrywam. To jest jedna z tych gier, w których mogę przegrywać. Wiecie dlaczego? Bo jest przyjemnie. Nawet jak się przegra, przebiegnie się, 2-3 headshoty wejdą tak jak należy i człowiek od razu robi się spokojniejszy i szczęśliwszy. Aktualnie tutaj mam jakąś dziwną klasę, w której ogólnie rzecz ujmując chodzi o to, żeby biegać jak opętany, czyli jak w 95% tego wszystkiego. Tutaj próbowałem obejść go, nie udało się. Wejdźmy na górę. A, ktoś strzelał do mnie chyba. Coś tu ciekawego. A ty jeden, cwaniaczku. Odblokowano uchwyt przedni. Wiedziałem, że ktoś gdzieś mi tu krąży. Gin! Gin, żmendo! Z tym myśli, że ja nie wiem, jak coś wybuchnie, to muszę od razu strzelać. Ach, tu już się nie udało. Mogłem granatem go pocisnąć. Trudno się mówi. Bilans jeszcze nie jest zdatny. Dla mnie najważniejsza rzecz nawet jest nie wygranie, nie przegranie. Co się stało? Gdzie ja się zablokowałem? Na jakimś krzesełku. A mieć dodatni bilans w tej głupiej grze. Zabity, przegrany. Aktualnie jest, mam ujemny, ale to jest żaden problem. To jest tylko taka tu akcja w drodze. Tam widziałem, coś było. Coś gdzieś chodziło. Może broń zmienię? Może po snajpie. Cały czas mam problem, jeszcze nie jestem w 100% przyzwyczajony do zmian w myszce. Zmieniłem, pozbyłem się akceleracji, czy jakoś tak to się nazywało. Nie do końca jestem z tego powodu szczęśliwy, ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Pięknie jest. Jest jedna bardzo ważna zasada, moim zdaniem, w tej grze. Mam dwa rodzaje graczy, którzy są w stanie przeżyć. Jedni to ci, którzy mają ADHD, tak jak ja teraz. A drugi rodzaj gracza to taki, który siedzi gdzieś w rogu i kampi się. Po prostu kameleon. Wygląda identycznie jak otoczenie, siedzi, odda dwa strzały, przejdzie dwa kroczki dalej i w ten sposób piękny wygrywa. Ubija przeciwnika. Tutaj kogoś widzę. Okej, to był akurat nie za bardzo wyszedł kameleon, troszeczkę bez kolorów. Tuż mu się skończył. Ale drugi to jest ten z ADHD, który cały czas biega i ciężko jest go dorwać, tu gdzieś zabić. To było gdzieś tam u góry? Czy nie? Chyba źle rzuciłem granat. No trudno się mówi. A tutaj przerzuciłem. Widziałem cię. Co ty kombinujesz? Więc dodatni bilans jest. 8-6, jak najbardziej. Wygrywamy, jestem z siebie zadowolony. Lejemy ich. Przede wszystkim headshoty, to jest podstawa. Dobry hecz, nie zły. I jeszcze jedna rzecz, o której mało który z graczy chyba pamięta, a ja mam przyzwyczajenie ze C2, to przede wszystkim patrzymy na minimapę. Dzięki temu widzimy, co się tutaj dzieje. On chciał mnie chyba oby. Ach, tam jest. Cwaniak jeden. A, okej. Okay. Patrzymy na minimapę, czerwone wskazówki się gdzieś pojawiają, wskaźniki i tam biegniemy kropeczki. Przyjemna sprawa. Oczywiście w wersji hardcore tego nie ma, ale ja nie gram w hardcore, bo ja gram dla zabawy. Gram dla tak zwane for fun, nie po to, żeby ci tutaj ubić, a nie jestem makuła, że muszę zabijać wszystko i wygrywać bez przesady. Okej, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma, granat mi się skończył. Double kill, jak najbardziej.
Zawsze spoko. No wystawcie łebki. Wystawcie łebki, no wystaw się. To trochę nie bardzo broń się nadaje. Właśnie się bawiłem w lekkiego mini kameleona. Oni mogą gdzieś tutaj wybiec za chwilę, jeżeli pobiegli tamtędy. To gdzieś w tych okolicach mogą się pojawić. Jeśli się nie mylę. A, właśnie na tym mówiłem. Kurde! Dostałem z czegoś prosto w twarz rozpryskowym. Trudno się mówić, żyje się dalej, to że respawnuje się dalej. I a masz granata. W sumie granatem zbyt często nie jestem w stanie zabić ostatnimi czasy, z tego co patrzę. No i tutaj obrywamy, nie przejmujemy się, bilans jest dodatni i o to chodzi, i o to chodzi, aby się bawić, słuchajcie. Okej. Nie widzicie, mam laser, no to jest broń na krótki dystans, tu nie ma co ukrywać, na długi dystans to nie, to nie jest moja spluwa. Na długi dystans ja mam, co ja, falem gram? Chyba tak. To jest moja broń na długi dystans, jest... Ach, trzeba było się położyć. Jak Bouncing Betty podskakuje, kładziemy się. X naciskamy, a nie, X nie. Kontrol naciskamy, a ja zapomniałem, ja nacisnąłem spację. O, taki mój fail. No, zdarzają się takie akcje. Dajcie mi tutaj coś lepszego, może coś na dłuższy dystans. No coś jest, ale przeładujmy granatnik. Czy jakiś granatnik, przeładujmy magazynek. Spróbujmy, jak to strzela. Okej. Okay. Jeżeli nie znacie broni, warto jest czasami poznać ją, jak to mniej więcej jest tryb ognia, żebyście potem wiedzieli, co się dzieje. No ja tutaj dostałem asystę. Asysta, dobra rzecz. Standardowy rzut granatem, z nadzieją, że Anusz widelec kogoś utrafię. I utrafiłem, jak widzieliście doskonale. Ja nie lubię trzymać granatów na dłuższy czas, bo to jest nieopłacalne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam ten... Mam, okej, oni tam powinni być za chwilę. To rzućmy granat i schowajmy się tu. Okej, jak widać, strzelamy jako pętani. I biegniemy, okej, ach, tu się nie udało. Nie patrzcie na jakieś specjalne taktyki, strategie i tak dalej, z mojej strony ja po prostu biegnę jako pętany przed siebie. No. Okej. Jest dobrze. Jak mówię, jestem typem ADHD. Nie lubię bardzo... Lubiłem grać snajperką na konsoli, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, na konsoli lepiej mi się gra z snajperką, bo tam ludzie mają problem z dobrym celowaniem na tym średnim poziomie, na którym ja grywałem, i to skończyło się dla mnie dobrze. Zanim ktoś wycelował, to ja snajperką raz, dwa, trzy i po problemie. I... Ach, kurde. Koniec. Więc to było na tyle 19 do 12. Taki fajny, odwykowa gra. Well played. See you on YouTube. O, gdzie ja napisałem? Nie wiem, gdzie ja napisałem. Dobra, chciałem zacząć coś głupiego. To by było na tyle. To cześć wszystkim. Myślę, że częściej będę rzucał takie 19 do 12. Jest spoko. Na razie.